Przyjechał? Wiesz, kto przyjechał? Natalia! Przyjechał? Yeah!
Oh!
najlepszy i z kiego ze wszystkich pisarzy wszech czasów. Pozwolę sobie zadać panu reżyserowi.
moją wierną przyjaciółkę. Pytanie. A jakiż ma być to Hamlet? Z niewieścia. Niezdolny do czynu młodzieniec. Czy może raczej średniowieczny rycerz? Średniowieczny rycerz. Tak, średniowieczny rycerz. A no nie. Może raczej intelektualista doby renesansu. Może ambitny młodzieniec, sam łaknący władzy, sięgający po nią bez żadnych skrupułów. Śnie, miecze, karabiny, armaty, wojsko, policja, raz, dwa! Thank you.
Przecież my sobie tak nie możemy grać! Łatka stacha!
nie pomogą dobre chęci, daj słowo. Daj słowo! Każdy chciałby artystycznie, wyjątkowo. Wyjątkowo! Ale życie nas przyciska, jeszcze pojawi się zjawiska. Naszą pracę znów brakuje, rzecz badana. Tak wygląda nasza polska teatralna. Chcemy grać! Nie chcemy grać! Na przykład, a love story.
Sądzę, że jako nowa pani dyrektorowa będziesz chciała grać. Jesteś w stanie tego wykonać? Ale rozumiem. Dostałeś kosza. Chłopczyku! A ja poszłam za mąż. Bez emocji. Za człowieka, który stara się być moim przyjacielem. Za tego pierdolę, tak? Jesteś niesprawiedliwy! Ale rozumiem twoje uczucia. Nie pozostało ci nic innego, jak tylko pocałować się ze mną. No, w zasadzie. Ale a jak chcesz? To znaczy, ty tak chcesz od razu z tego związku małżeńskiego jak pocisk. Zgadaj mi, ty? Czy ty coś insynuujesz? Nie. Dobrze. Ale pamiętaj, że zawsze cię lubiło. Nie łamiesz! A tu cię mata! Do dyrektora! Hej, panienki, jak to tu się dzieje? Zabiję! Ty nie zabijaj! Zabiję ciebie! A co robiła? Podsłuchiwała! A jak podsłuchiwała? Opustała i podsłuchiwała, tak! A nie róbmy jaj, Lucio! A co będę z tego miała? Cicho! Ty
Spokój! No mówię wam! On zwykle tu się pojawia. Wiecie co? Ja też go widziałem. Mówią, że to jakiś duch pokutujący. Mówią tak. Możliwe. Za nic bym tu nie została sama w tych ciemnościach po zakończeniu spotkania. O czym tak to koledzy tutaj rozprawiają? O takich tam przewidzeniach. O przewidzeniach, tak? A kto się pojawia i gdzie? No tutaj, jak stary trunie. Mów coś. Nic nie mówię. Chyba na kogoś czeka. A kto to? A dobre panie. Na kto to? Teraz to się liczą pieniążki. Jak zostanie pan tano, to wydaje mi się, że sam się pan przekona. Aha. To ja mam zostać na noc, tak? No, pojawia się i znika. Jak to duch. Zostawcie mnie samego. O, bardzo ciekawe. Jak sobie szanowny pan życzy, ja tam bym nie została. Nie wiadomo, co to za maszkara. Kolik jesteś? Zjadź! Zakrzyk to zakrzyk! Szczur! Szczur!
Dziś kolejna próba sytuacyjna. Tak, z dyrektorem idzie już nam całkiem nieźle. Ale nie przypuszczałam, że masz takie zdolności reżyserskie. Oj, nie podlizuj się. Ciekaw raczej jestem, jak wybrniesz z zaklepanej roli Abel. O, Julia. O, Konrad. Wiedziałam, że was tutaj zostaną. Jesteś mężczyzna całego teatru. I całej gminy. Masz jakieś problemy z rolą, Gertrudo? Niech Julia zostawi nas samych. Czy stało się coś? Nie, nic. Konradzie, czy ty teraz z Julią? No jestem. A jest w tym coś złego? Nie, nic. Po prostu nie myślałam, że tak szybko się pocieszysz. No wiesz, po naszym rozstaniu... Właśnie. No przecież to ty wyszłaś za mąż za dyrektora podczas mojej nieobecności. Czyż nie tak? A potem delikatnie poprosiłaś mnie, żebym się od ciebie odczepił. Bo chcesz mieć własne domowe ognisko. Bo jestem dla ciebie za młody. Może i miałaś rację. Daj spokój z domowym ogniskiem, do diabła z tym. O, chyba zdajesz się niekonsekwentna. O, ja niekonsekwentna. My chcemy grać, my chcemy grać. La, 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 la. My chcemy grać. La, 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 la. La, 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 la. Chcemy grać. O! Zdrowa!
zebraliśmy się chyba już. Wszyscy! Nie mylę się. A gdzie moja inspicję? No gdzie? Ten wasz szamy jest coś wart? Nic nie jest!
Już spadłowany! Przyszedłem się tylko pożegnać z kolegami i oddać ci klucze do mieszkania. Za parę godzin wyjeżdżam. Wyjeżdżasz? A co mogę tutaj robić? Myślałam! Niczego ci nie obiecywałem. Tak. Byłeś tak uczciwy, że można było cię za tę uczciwość znienawidzieć! Bo ja nie mogę tutaj zostać! Jak oni mnie tu traktują? Mnie! A kto raz taką klaszkę? Nie, Marę, myślałam, że to wierzy w mnie ze sobą. No to. No to. Myślisz, że ja wiem, gdzie będę mieszkał, co będę robił? Wkręty. Same wkręty. Chcę to nowa panienka, tak? Oj, nie mów tak. A jak mam mówić? Z mieszkania Gertrudy do mieszkania Julii. Wiemy ci twój kąt. Spałbyś samym pewnym bubem, byle by ci ofiarował łóżko skarbet składane i lisiankę te bawny z dwoma muzyczkami co tu, tak? Stajesz się nieznośna. Czyżby? Oj, nie bądź głupia! Jesteś przecież jeszcze młoda! I piękna! Oj, na pewno znajdziesz sobie jeszcze jakiegoś awanta, który za tobą oszaleje. I potem będę żyła z wariatem. O nie, panie! Wiem, sama jestem sobie winna. Niczego mi nie obiecywałeś, z niczym się nie kryłeś. Ale przecież nie chcę tracić naszej przyjaźni. A na to ci ona. No kto by nie? Może kiedyś? Wiesz co, nie potrzebuję twojej litości. Wyjeżdżaj sobie, pożegnać się tak. Masz raz. A co? Hasta la vista, baby. Idź do klasztoru. Thank you.
Ale nie wyjedziesz. Zostaniesz. Pisiu. Sama nie wiem. Na miłość boską. Ten spektakl to być albo nie być naszego teatru.
Serdecznie dziękuję.
przyjacielowi.